Noc leku proboszcza, ale ugościł mnie niesamowicie. Dał prowiant na drogę, wspaniałe śniadanie. Także wyspałem się rano. Chciałem wybiec po 6, ale był taki armagedon, że naprawdę no, musiałem jeszcze godzinę odczekać i wyszło trochę słońce, więc już jest ok. Ale obawiałem się, że pół dnia będzie tak lało. I walka trwa. Jestem na wschodzie, mam chleb i mielonkę. To jest moje drugie śniadanie. O, a taki ładny kocyk jest. I obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Zakaz zgromadzeń, więc biegnę sam. Podszedł do mnie Tomek z ciepłą herbatką, no i mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć do Zdrowionka z krainy jaćwingów. O, jest moc jeszcze. Granica polsko-białoruska. Tam byłem przy turystyku. No, ale bliżej nie można, także koniec.